Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Hello, this is Terrell Stogan, and you're watching a new episode of Time Out. W czasie, kiedy Terrell Stoglin odbywał swoją podróż w czasie, jego nowi koledzy z drużyny odbyli podróż do Starogardu Gdańskiego, gdzie ich przeciwnikiem była przedostatnia w tabeli drużyna Polfarmy, prowadzona przez byłego trenera Stelmetu i byłego asystenta Michajlo Uwalina, Tomasza Jankowskiego. Stelmet już raz zniszczył Polfarmę w tym sezonie, wygrywając w CRS różnicą 36 punktów. Tym razem 50 km od morza gospodarze bardzo chcieli rewanżu za plamę z występu w Zielonej Górze. I to oni zaczęli tak, jakby tego dnia bardziej im się chciało. Po 5 punktów Michaela Hicksa i dobrze znanego w Zielonej Górze Grzegorza Kukiełki oraz wsad z faulem Macieja Strzeleckiego dały gospodarzom 4-punktowe prowadzenie w połowie pierwszej kwarty. Zdenerwowany jak chyba nigdy, Michajlo Uwalin zażądał natychmiastowego czasu, by obudzić swoich zawodników. Naprawdę? Rzadko chyba kręcisz się obok nas, no. Nie no, trzeba się przyzwyczaić do krzyków, do wszystkiego. Myślę, że wiedzieliśmy, co robiliśmy źle i trzeba było po prostu to poprawić. I Stelmet faktycznie od razu poprawił swoją grę, ruszając do ataku i trafiając z 6 kolejnych akcji. 2 trójki i 8 punktów Łukasza Koszarka, 7 Chrisa Ejengi i 5 Arona Cela przy 80% skuteczności przez resztę pierwszej kwarty dały mistrzom Polski serię 20-4 i prowadzenie 31-19 po pierwszych 10 minutach. Polfarma próbowała odgryźć się w drugiej i za sprawą 6 punktów Michaela Hicksa i 6 następnych Daniela Wala z 16 punktów straty zeszła na 5. Ale mistrzowie Polski mieli więcej leków niż Polfarma recept. Topniejącą przewagę zatrzymały rzuty Vlado Dragicewicza za 2 i Christiana Ejengi za 3. To dzięki nim na przerwę Stelmet schodził prowadząc 52-44. Siły oszczędzone w pierwszej połowie zostały wykorzystane na obronę w trzeciej kwarcie, w której mistrzowie Polski pozwolili zdobyć Polfarmie tylko 12 punktów. Gospodarze trafili w niej tylko 4 z 19 rzutów, pudłując wszystkie 6 trójek. Stelmet pudłował mniej, a 4 kolejne punkty do swoich zdobyczy dokładali Aaron Cel, Vlado Dragicewicz i Łukasz Koszarek. Goście wygrali trzecią kwartę 20-12 i przedostatnią prowadzili już 16 punktami. Na pewno na zbyt wiele pozwoliliśmy graczom z Zielonej Góry w pierwszej połowie. No nie da się nikomu przeciwstawić, tracąc 31 punktów podczas 10 minut. No cóż, na pewno było to widoczne od samego początku, jaką przewagę zespół trenera Uwalina ma pod koszem. Chłopcy oczywiście walczyli dzielnie, natomiast ta siła, ten atletyzm i moc podkoszowych zawodników na pewno przysporzyła nam najwięcej problemów. Mimo dobrych relacji z trenerem Jankowskim, żaden z jego znajomych ze Stelmetu nie odpuścił nawet w czwartej kwarcie, która była już kwartą na dogranie rozstrzygniętego meczu. Myślę, że tak jak przeciwko każdemu. Na pewno jesteśmy dobrymi kumplami, ale na boisku nie ma sentymentów. 28 punktami w czwartej Stelmet drugi raz w tym sezonie dobił do setki, którą w końcówce zapewniło po 5 punktów Kamila Hanasa i Macieja Kucharka. Być może właśnie to do takiego stopnia rozwścieczyło Michaela Hicksa, który w ostatniej sekundzie brutalnie odepchnął młodego zawodnika Stelmetu, za co został na koniec spotkania zdyskwalifikowany przez sędziów. Ta sytuacja z Michaelem Hicksem, wydaje mi się, że też Michaelowi to powiedziałem, jeśli się przegrywa, to trzeba potrafić przegrać z honorem. Jeśli ktoś ma na tyle energii, żeby pchać, walczyć, masować się pod koszem, to lepiej jakby to zrobił na przykład w pierwszej czy w drugiej kwarcie, a nie w momencie, kiedy przegramy 20 punktami. Mimo wysokiego zwycięstwa Michajlo Uwalin gratulował po meczu drużynie trenera Tomka. Congratulations for Polfarma and
Gratulacje dla Polfarmy i trenera Tomka za ich walkę dzisiaj. To nie był dla nas łatwy mecz. Wynik może tego nie pokazuje, ale to naprawdę była przeprawa. Tym bardziej, że mieliśmy wzloty i upadki, ale ostatecznie myślę, że wygrała lepsza drużyna. Sądzę, że to mogło być ciekawe spotkanie z perspektywy widzów. Cieszymy się, że wróciliśmy na zwycięską drogę. Mieliśmy bardzo słaby start, pierwsze parę minut, ale potem szybko się pozbieraliśmy, skupiliśmy się, skoncentrowaliśmy. Gdyby tak nie było, mielibyśmy wielkie problemy, ale na szczęście po tym pierwszym timeaucie nastąpiła szybka pobudka. Sami koszykarze przyznawali po meczu, że ten dzwonek był im bardzo potrzebny. Było potrzebne, bo wyszliśmy zaspali i nie graliśmy od początku tak, jak powinniśmy grać. I dlatego trener trochę ostrych słów nam powiedział, ale widać, od razu pobudziliśmy się i zaczęliśmy grać swoją koszykówkę. Jak w innych meczach, mistrzowie Polski grali nierówno, ale ostatecznie to oni zabrali z hali w Starogardzie zwycięstwo. Stelmet cały czas wygrywał i to było pewne, że wygrają, bo jak Polfarma, tak zwykle, no to mają przedostatnie miejsce. I... No mi się zdaje, że już tak, że już na pewno będą mistrzem Polski. Zawsze chodzę na mecz właśnie Polfarmy. Chciałabym pogratulować drużynie ze Stelmetu. Widać tą przewagę, która była między właśnie naszym drużyną a drużyną Stelmetu. Myślimy o jak Zastal dostanie się do właśnie finału mistrzostw Polski, to wybierzemy się na mecz. Mówię, tak jak wcześniej wspomniałem, wzloty i upadki tego, podczas tego spotkania. Udało nam się wywieźć stąd dwa punkty i z tego się najbardziej cieszymy. Gospodarze pokornie przyznawali, że zwycięstwa w meczu z mistrzami Polski się nie spodziewali. Graliśmy z najlepszą drużyną w Polsce, robiliśmy co mogliśmy. Przegraliśmy 25 punktami, choć wydaje mi się, że nie zasługiwaliśmy dzisiaj na taką porażkę, aż z taką różnicą. No co, dla drużyny Żeby gratulacje, a my wracamy do pracy. Stelmet wrócił też do wygrywania, co było szczególnie ważne po zaskakującej porażce w Koszalinie, o której na pomeczowej konferencji prasowej mówił Aaron Cel, wzięty przez jej prowadzącego za obcokrajowca. Po polsku. Polak. Więc ja powiem tak jak trener, że źle zaczęliśmy mecz. Myślę, że ta drużyna Polfarmy jest o wiele lepsza niż była parę tygodni, miesięcy temu, więc trzeba było wiele bardziej uważać, bo na każdej pozycji moim zdaniem teraz są solidni, ale od samego początku jak dobrze zaczęli, to dobrze odpowiedzieliśmy i potem jakoś staraliśmy się, żeby przewagę trzymać i chcę powiedzieć więcej. No i cieszymy się z wygranej po prostu, bo było ważne dla nas wygrać po meczu z Koszalinem. Bardzo ważne zwycięstwo dla nas, bardzo chcieliśmy wygrać, bo po ostatniej porażce i chcieliśmy rehabilitować i to udało i wygraliśmy w miarę dobrym stylu, pokazaliśmy swoją siłę, wygraliśmy na wyjeździe 25 punktami. To nie jest łatwo zrobić w polskiej lidze. Stelmet ma teraz łatwiej, bo skończyło się granie dwóch meczów w tygodniu. Na pewno jest dużo łatwiej przede wszystkim przygotować się pod kątem jednego spotkania, także już nie koncentrujemy się na europejskich pucharach, także teraz dużo więcej wiemy o rywalach i dużo lepiej jesteśmy przygotowani, także to na pewno pomaga. Pomóc ma też przyjazd Terela Stoglina, choć koszar zarzeka się, że w weekend koszykarze nie oglądali go jeszcze nawet na YouTubie. Nie oglądaliśmy. Także staramy się, po prostu wiadomo jak to na YouTubie. Najlepsze klipy to czasami tak wygląda pięknie, także ja w ogóle takich klipów nie oglądam, szczerze mówiąc. Wszystko wyjdzie to jak przyjedzie i oczywiście na pewno trener ma jakiś plan na to. Terel Stoglin wczoraj wieczorem dotarł na pierwszy trening swojej nowej drużyny. Wcześniej dostał chwilę czasu na wyspanie się i na przestawienie zegarka. Właściwie jest ok, trochę nawet zobaczyłem miasto, dużo pospałem, a teraz jestem gotowy do treningu. A jakiś jet lag był? Dokładnie, trudno było zasnąć wczoraj, ale teraz jest ok. Ile to było godzin lotu? 10, 15? 20. 20, z czego jakieś 4 godziny spania w samolocie, więc masakra. Teraz jesteś gotowy do pierwszego treningu z nową drużyną. Jakie są twoje oczekiwania? Spodziewam się tego, że to jest bardzo dobry zespół. Chwilę zajmie mi poznanie wszystkich zawodników, złapanie chemii, ale jestem gotowy do pracy i szczęśliwy z tego, że jestem z powrotem na parkiecie.
Jeszcze parę dni temu byłeś na Ukrainie. W którym momencie powiedziałeś sobie dokładnie, nie ma mnie tutaj, muszę stąd uciekać? Chodziło o rosnące zagrożenie wojną. Pewnie gdyby nie to, dalej bym tam był, ale perspektywa wybuchu wojny sprawiła, że pomyślałem, że trzeba stamtąd wiać i grać gdzie indziej. I tylko parę dni spędziłeś poza Europą, w Stanach Zjednoczonych, a potem, jak rozumiem, telefon od agenta i znowu do Europy. Dokładnie. Miałem chwilę, żeby zobaczyć się z rodziną. Wróciłem do Arizony, spotkałem się z rodzicami. Całe 5 dni tam byłem. Tylko tyle, ale musi mi wystarczyć. Twój dobry kolega Marcus Giniard mówi, że w Zielonej Górze będziesz lepszy niż Walter Hodge, ale ty podobno nawet o nim nigdy nie słyszałeś, to prawda? Fakt, nie słyszałem, ale jestem pewien, że to musi być naprawdę świetny grajek. Fajnie, że Marcus tak o mnie powiedział. Jest moim dobrym kumplem i kolegą z byłej drużyny i wierzę w to, co powiedział. Dla Terela to już 3. klub w tym sezonie, bo zaliczył też francuski Cholet, choć o pobycie tam za dużo nie chcę mówić. Wyjechałem z Francji, bo zwolnili trenera, który mnie ściągnął. Wtedy stwierdziłem, że nie ma już dla mnie powodu, żeby tam zostać. Stoglin mówi, że miał inne oferty, ale wybrał Zieloną Górę, bo chce w tym sezonie zostać mistrzem. Miałem 2 z Rosji, 1 z Turcji, 2 z Litwy, no i stąd. I właśnie tutaj ma być brakującym puzzlem na pozycjach 1-2. Mogę być playmakerem, mogę być combo, w zależności od tego, jakie będą potrzeby. Jeśli drużyna będzie potrzebowała trafień, będę trafiał. Znam swoją rolę, jestem tu nowy, więc chcę pomagać innym, w tym by mogli grać lepiej. A co sprawiło, że wybrałeś numer 32, skoro do tej pory grałeś głównie w swojej karierze z numerem 12? 12 była zajęta, 20 było zajęte, 3 podobno też, więc wybrałem 32, jak Magic Johnson. Swojego Magica Johnsona miały w niedzielę psy z zielonogórskiego schroniska. Kamil Hanas wspólnie z dziewczętami z Cheerleaders Zielona Góra wziął udział w promocji psiego wolontariatu, który ma zachęcać do karmienia zwierząt i wyprowadzania ich na spacery. Dzisiaj była taka zorganizowana akcja przez klub. Cheerleaderki się tutaj między sobą złożyły, jeżeli chodzi o pieniążki. My też jako zawodnicy zebraliśmy jakiś grosz, żeby coś tutaj przywieźć dla tych psów. Także one tutaj mają super, z tego co tutaj jedna pani mówiła, to mają taki Hilton, więc no tylko się cieszę, że tak tutaj dbają o te zwierzęta. Myślę, że warto sobie nawet przyjść tutaj, jeżeli ktoś nie ma co robić, to przed chwilą się przyszedłem 30 minut i niezły spacer, bo te psy naprawdę są spragnione wyjścia na zewnątrz. Kamil i jego żona Magda sami mają w domu Rockiego, który takimi obrazkami podbija już internet. Przekonują, że taką radość z psa może mieć każdy. Super pies. Nawet mamy z nim bardzo fajne filmiki. Będzie to też nasza gwiazdeczka. Ale daje dużo pies szczęścia i naprawdę, jak ktoś nie może mieć pieska w domu, to tutaj jak najbardziej proszę przychodzić. A jeżeli ktoś może mieć tego pieska, to zachęcam, bo są naprawdę fajne psiaki. Kto nie może wziąć psa na stałe, może wyprowadzić go na spacer, tak jak w niedzielę zrobiły to filigranowe cheerleaderki z Zielonej Góry. Każdy może sobie na to pozwolić. W każdej wolnej chwili można tutaj przyjść i wyprowadzić psy, a one tylko właśnie na to czekają. Radość psów z takiego spaceru spokojnie można porównać do radości fanów po wygranym meczu. Osoby aktywne to są bardzo fajne osoby, ponieważ te biorą często na spacery te nasze psy, które najwięcej potrzebują biegu, co nas bardzo cieszy, bo dzięki temu te psiaki są wybiegane i rozładowują gdzieś tą swoją energię. To jest bardzo cenna rzecz dla nich. Dlatego każdy aktywny fan Stelmetu w schronisku jest bardzo mile widziany. That's it for today. Come next week and see me play. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.